Zwiedzaj Polskę szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Słoneczny brzeg jeziora. Pałuki wielu z nas kojarzą się z takimi atrakcjami jak Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Żnińska Kolej Wąskotorowa czy wyjątkowa architektura sakralna. Są tu również pięknie położone jeziora. Należy do nich jezioro Chomiąskie. Dzięki staraniom sołectwa Chomiąża Szlachecka i gminy Gąsawa zagospodarowano dziką do niedawna plażę. Mówi Marta Zielińska, sołtys. Była tutaj już zawsze gminna plaża w Chomiąży i to było jedyne takie dojście do jeziora otwarte, gdzie nie jest teren zamknięty, każdy może dojść, czy letnicy, czy tutaj z miejscowych wiosek też ludzie. Oczyszczono teren, powstał porządny pomost przy kąpielisku. Urządzono boisko do siatkówki i odnowiono plac zabaw. O sposobie sfinansowania inwestycji mówi Tadeusz Gołębiewski z Urzędu Gminy w Gąsawie. Dofinansowanie z programu operacyjnego Rybactwo i Morze w kwocie ponad 219 tysięcy złotych, wkład własny gminy Gąsawa, ale jeszcze trzeba dodać, że część tej inwestycji, chociażby na przykład sanitariaty, powstały ze środków Funduszu Sołeckiego. A po kąpieli? Może podróż wąskotorówką? Pałuki zapraszają. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze.